Cześć Kasiu, bardzo Ci dziękuję za przybycie i stawienie się do tej rozmowy. Nie wiem, czy wiesz, może słuchałaś już jeden z odcinków, ale poruszam tematy trudne, ale ważne, by w pewnym sensie oswoić styczność z chorobami i by pokazać ludziom, że choroba nie wybiera. Może dotyczyć każdego, prędzej czy później. I chciałabym, wiesz, ten temat oswajać i przybliżać ludziom to, że nawet jeśli kogoś ta choroba dotyka, to można cieszyć się życiem. I chciałabym właśnie na ten temat z Tobą porozmawiać. Witam Cię, Wiolu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo temat jest cudny tak naprawdę i bardzo bliski mojemu sercu. I mam absolutnie przekonanie takie jak Ty i to, o czym mówisz, jest bardzo ważne i potrzebne. Witam wszystkich Państwa, którzy jesteście tutaj z nami. Mam nadzieję, że nasze pogawędki tkną taką radość i otuchę w serducho i pokażą, że naprawdę z wieloma rzeczami możemy się zmierzyć i żyć na pełnej petarcie. Ja się z Tobą zgadzam. Jestem pewna, że ta rozmowa, szczególnie to, co Ty powiesz, to będzie trafiało po prostu w sedno. Kasiu, jesteś zawodowym sportowcem, tak to można powiedzieć o Tobie. I w zasadzie cały czas masz no, taką aktywność, tą życiową i sportową w sobie, ale jednak Ciebie choroba dotknęła. Czy zderzenie się takich światów sportowca, takiego wyczynowca wręcz, z chorobą, z dolegliwościami było dla Ciebie trudne? Powiem Ci, Wiolu, i Państwu tak. Na początku to było bardzo duże, może nie tyle trudność, ale niezrozumienie. Trochę taki żal i wściekłość, że jak to, ja żyję od w zasadzie, czy tak mi się też wydawało, bo jakby się tak dobrze przejrzeć, ale to zaraz do tego wrócimy. Zdrowo się prowadzę, trenuję całe życie, czyli ten organizm jakby dostaje tą dawkę zdrowego życia, a pomimo wszystko jestem tak samo narażona jak każdy inny człowiek na różne przypadłości zdrowotne. Jednak jak zaczęłam się oswajać i spoglądać na to trochę tak z dystansu, no to dużo różnych myśli nowych się pojawiły i na początku ta złość, która narodziła się we mnie, zaczęła powoli odchodzić i zaczęły się pojawiać nowe pomysły, a to pewnie za chwilę. Byłam bardzo zła, kochani, byłam potwornie zła i zastanawiałam się, dlaczego ja, skoro tyle dobrego dla swojego ciała i umysłu robię. No i jak to się zaczęło? Co to się wydarzyło? Bo to tak przyszło znienacka, tak jak właśnie na przykład do mnie, z dnia na dzień w zasadzie, bo wczoraj jeszcze byłam zdrowa, a następnego dnia już jakby mnie nie było. Czy u Ciebie to też tak wyglądało, czy to był jakiś taki proces, tylko Ty tej choroby jakby nie dopuszczałaś do siebie, no bo właśnie jesteś fajterką, twardzielką, więc no, gdzieś to tam spychałaś na dalszy plan, no i nagle było to pchnięcie, czy właśnie jak to było u Ciebie? Wiesz co, ja mam ze sobą, bardzo mi się, w ogóle wrócę jeszcze do jednej rzeczy, bardzo mi się podobała Twoja wypowiedź, którą słuchałam o jakby dzieleniu chorób na choroby poważne i te, które powiedzmy są gorsze i lepsze i tak dalej. Ja bym powiedziała, że, znaczy pięknie to powiedziałaś, przede wszystkim ujęłaś, że w zasadzie nie można tego podzielić, bo jesteśmy na różnym etapie życia i różnie te choroby wpływają na nas, różnie je przechodzimy i tak dalej. Na pewno trzeba rozróżnić te, które są absolutnie śmiertelnym zagrożeniem, bo z nimi to oswajanie jest na pewno zupełnie inne. Takie, które wieloletnio nas jakby pogrążają, to też są inne i takie, które powiedzmy są całkowicie do ogarnięcia, to są inne. Ja mam, spotkałam się na swojej drodze, miałam trzy takie sytuacje w zasadzie, które spowodowały, że pojawiały się większe tąpnięcia. Pierwsze to były typowo ortopedyczne sportowca, czyli najpierw operacja kolana i jeszcze jako młody człowiek, pierwsze zetknięcie się z tym, że sport to nie zdrowie, wyczynowo przynajmniej. Nie, ale to powiedzmy, jeszcze byłam młoda, jeszcze byłam w zupełnie innej aurze i w innym zrozumieniu, to wielkiego ciosu jakby nie przyjęłam, tym bardziej, że dość szybka regeneracja
odnowa biologiczna było ok. Tu po tym dużym tąpnięciem był również problem ortopedyczny, gdzie ze sportowca stałam się w zasadzie ortopedyczną kaleką, czyli totalnie okazało się, że mój kręgosłup przez sport wyczynowy jest całkowicie zniszczony. Doszło do niedowładu nogi, okazało się, że wstanie z łóżka jest dla mnie ogromnym problemem i to było na pewno pierwsze duże tąpnięcie. To był długi czas, to było prawie, no żebym tak nie skłamała, 7-8 lat, gdzie wyprowadzałam się z totalnej katastrofy takiej fizycznej do funkcjonowania takiego, jakim jestem teraz. Ale już w tym momencie chcę powiedzieć, bo to jest dość częsty problem, przepukliny, wypukliny, dyskopatie, kręgozmyki. W zasadzie u człowieka dorosłego nie ma osoby, która by tego nie miała. I to, co jest ważne, słuchajcie, to nie zniknie. To się może tylko pogłębić. Siedzenie na kanapie i płakanie, że nie możecie chodzić albo macie zdrętwiałe nogi, doprowadzi was do jeszcze gorszego stanu. Nie ma cudownej tabletki, którą weźmiecie i ta tabletka da wam nowe ciało, nowe życie i wsunie tą wypuklinę do środka. To jest taka najważniejsza wiadomość, szanowni państwo. Jeśli macie jakikolwiek problem ortopedyczny, sztywny bark, obolałe kolano, ból kręgosłupa, to nie płaczemy nad nim, tylko się bierzemy po prostu do roboty. Ruch w wielu przypadkach bardzo ładnie wpływa, tylko oczywiście mądry ruch z dobrym, doświadczonym prowadzącym, który nie będzie z wami pracował dla swoich idei, tylko będzie przede wszystkim pracował z waszym ciałem. Więc Wiolu, to był ten pierwszy raz, w którym było ogromne tąpnięcie, gdzie z bardzo sprawnej osoby, bo ja byłam i rozciągnięta, i silna, nazywali mnie tak brzydko, ale oczywiście to było urocze, koniem, bo ja po prostu taka byłam. Silna, mocno wysportowana, rozciągnięta, nie miałam problemów. I nagle okazuje się, i to też było, wiesz, Wiolu, może nie z dnia na dzień, bo to nie było tak, że ja wstałam i od razu nie mogłam czegoś robić, ale ten etap wysuwania się przepukliny jednej, drugiej, trzeciej był dość szybki. Czyli z bardzo sprawnego człowieka bardzo szybko okazało się, że ja nic nie mogę robić. I wymagam indywidualnego wręcz prowadzenia na zajęcia. Mhm. No, pierwszy, fizyczny. Powiem ci tak, właśnie też mam zawodowego sportowca w domu, byłego zawodowego sportowca w domu, bo tam akurat mojego partnera wyłączył ze sportu wypadek samochodowy akurat, a był piłkarzem, więc troszkę wiem, że sport to nie tylko zdrowie. W dłuższej perspektywie taki zawodowy to różnie tam potrafi teraz jakby z biegiem czasu uprzykrzyć życie i te dolegliwości właśnie ze strony kręgosłupa i stawów ogólnie no, dają się odczuć. Ale właśnie chciałam podkreślić to, co ty powiedziałaś, żeby nie płakać. W sensie jak ktoś musi popłakać, no to niech płacze, uwolni emocje, tak? Ale żeby się nie użalać jakby nad tym stanem, który jest, tylko żeby się otworzyć na informacje, na możliwości, żeby na przykład trafić do takiej osoby jak ty, która poprowadzisz tą osobę, zrozumiesz jej dolegliwość, bo sama tego doświadczyłaś, będziesz wiedziała z doświadczenia swojego i takiego zawodowego, co z daną osobą można, a czego nie można, tak żeby sobie krzywdy nie zrobić. I to chciałam podkreślić, to jest no, bardzo ważne, żeby też jakby nie szukać na własną odpowiedzialność pewnych rozwiązań, tylko jednak, żeby się zwrócić do specjalisty i tutaj polecam Kasię wszystkim. I żeby właśnie... Ale rzeczywiście tak, przepraszam wielu, że ci weszłam, ale rzeczywiście tak jest, bo mówimy o zrównoważonej diecie, o zrównoważonej modzie, o zrównoważonym, nie, albo działamy eko, a idziemy do pierwszej, lepszej osoby, która nam się pokaże w internecie, czy nie wiem, mieszka, prowadzi zajęcia najbliżej nas, idziemy i oddajemy swoje swoją najważniejszą rzecz, którą mamy, czyli zdrowie. Trzeba tutaj też trochę wysiłku włożyć, żeby wybrać dobrą osobę z dużym doświadczeniem i z wiedzą przede wszystkim, żeby nam nie zrobiła krzywdy. Podpisuję się i zwracam na to uwagę. Dobrze, Kasiu, to teraz przejdźmy właśnie do takich, ja to nazywam taki punkt zwrotny, wiesz, który następuje właśnie z przyjściem choroby. No niektórzy bardzo szybko się orientują, że dana dolegliwość czy choroba to nie tylko choroba taka fizyczna, ale że to
też gdzieś ze środka nas wypływa. To, co się dusiło w środku przez wiele, wiele lat, później właśnie eksploduje jak jakaś bomba lub wylewa się jak lawa z wulkanu. I czy ty też doszłaś do takich pewnych wniosków, że to był dla ciebie właśnie punkt zwrotny, że coś się zmieniło, coś kliknęło, zaczęłaś inaczej patrzeć na siebie, na świat, na, nie wiem, na rodzinę? Jak to odczuwałaś? A to wielu nie tak szybko u mnie było. Ale to dlatego, że wiesz, te problemy z kręgosłupem miałam jednak jako stosunkowo młody człowiek i bardzo szybko zresztą żyjący, bo ja już taki perszynk jestem trochę. W związku z tym potraktowałam to absolutnie jako kolejne wyzwanie sportowe w moim życiu, ponieważ chcieli mnie operować, a ja się strasznie bałam tej operacji. To było, pamiętajcie Państwo, 20 lat temu, więc ten poziom pracy z kręgosłupem też był zupełnie inny, a ponieważ mam do czynienia i z rehabilitacją i z treningiem, więc wiem, czym pachnie uszkodzenie nerwów w odcinku lędźwiowym, ten strach i ta motywacja taka, że nie dam się pokroić i nie dam się zoperować, zadziałały tak, że no właśnie po tych tam 7-8 latach doszłam do pełnej sprawności. Oczywiście to nie było takie proste, ale jestem. I ten temat jakby został zamknięty, żyję absolutnie bez bólu, nic mnie nie boli, a jeżeli się zdarzy, bo zdarzać się może, to po prostu sobie z nim szybko radzę i idę dalej. Większym tąpnięciem chyba było dalej, jeżeli mówimy o tym punkcie zwrotnym, to co mnie spotkało po urodzeniu Adelki, ponieważ ja dość późno rodziłam, bo Adelkę, czyli moją drugą córcię, rodziłam w wieku 39 lat. Przepraszam, że tak mącę, ale mam tyle myśli, które bym chciała powiedzieć, że chyba jakoś w tej głowie nie chcą się ułożyć chronologicznie. To wszystko, o czym mówię, to mówię tu i teraz. Czyli po tych latach doświadczenia, obserwacji, spojrzenia z innego punktu, a nie w tamtym momencie. W tamtym momencie były zawsze emocje, ale dlaczego? Skoro przecież robię wszystko, co możliwe, a dzieje się inaczej. Teraz z perspektywy czasu, kiedy spojrzę na swoje życie, to myślę, że to, co powiedziałaś, Wiolu, to jest tak, że my trochę sobie też robimy różne rzeczy, może przeważnie, nieświadomie, ale ta moja szybkość i dynamika życia i to, ile rzeczy w ciągu jednej minuty potrafiłam zrobić, też mój organizm jednak coś kosztowało. To nie jest tak. Jak miałam 20 lat, to myślałam, że w wieku 40 lat będę nadal najzdrowszym człowiekiem, żadne zmiany hormonalne mnie nie będą dotyczyły, żadne choroby typu nadciśnienie, problemy z sercem, dlatego że ja jestem zdrowa. Dlatego, że ja trenuję, dlatego, że ja się zdrowo odżywiam, regeneruję i tak dalej. No oczywiście z wiekiem czasu młody człowiek tego nie zrozumie. To trzeba przeżyć, to trzeba dotknąć od wewnątrz i dopiero wtedy jesteśmy w stanie popatrzeć na to z dystansu i powiedzieć, rzeczywiście mogę zrobić wszystko, co możliwe, ale i tak nie jest tak, że mnie to wszystko minie. No więc drugi taki moment, o który pytasz, taki moment zwrotny, to było urodzenie Adelki i w krótkim czasie zdiagnozowanie guza nadnercza, który na szczęście okazał się formą łagodną, natomiast no oczywiście ilość stresu, roczne dziecko, operacja, badania, to leżenie w szpitalu, czekanie na wyniki, potem histopatologia, to jest na pewno głębokie przeżycie dla każdego człowieka i tutaj nie ma o czym mówić. Nie, ale wiesz, śmiesznie, nieśmiesznie, natomiast chcę powiedzieć, że właśnie myśli, które nam się pojawiają, nie zawsze są takie negatywne, bo mnie wtedy trzymała tylko, ja nie miałam żadnych takich, Boże, a jak odejdę, a zostawię taką malutką Adelkę i Berenice jeszcze taka malutka, tylko we mnie budziły się wtedy takie emocje, no nie, tak łatwo to ty mnie nie pokonasz, sorry, stary. Jeśli nawet się okażesz być bredny, to ja podejmuję tą rękawicę i walczę, bo ja mam tutaj jeszcze trochę spraw do załatwienia i poza tym moje dziewczyny mnie podtrzymują. Nie ma w ogóle opcji, żebyś coś wymyślił i zabrał. Możesz sobie włosy zabrać, brwi, ale nic więcej, tak? Więc przepraszam, pieseczko. Nie szkodzi, włączył się w dyskusję. Tak jest. Więc te emocje wcale, znaczy był ogromny strach, który czuję, jakby, znaczy potrafię go otworzyć do dzisiaj, natomiast emocje
I reakcja była zupełnie inna. Właśnie byłam gotowa do tego, żeby stoczyć walkę nawet z najgorszym przeciwnikiem. To był pierwszy zwrot i od tego czasu, czyli to jest 5 lat, moje zdrowie zaczęło się dziwnie sypać. Ja oczywiście wszystko zrzuciłam na poczet tej operacji, malutkiego dziecka, no tego, że wiadomo, te zmiany hormonalne, tej 40, która się pojawiła i no jakby zostawiła jakiś też znak zmian hormonalnych. Zaczęłam opadać sił, zaczęłam ich mieć coraz mniej, zaczęłam być wiecznie śpiąca. Ponieważ jestem nauczycielem jogi, to no chyba mam trochę takie większy kontakt z samą sobą i cały czas czułam, że coś jest nie tak. Nie umiałam tego wyrazić, chodziłam po lekarzach, lekarze patrzyli na mnie, szczupła, zdrowa, młoda, w ogóle hipochondryczka chyba. I w zasadzie badania też nic złego nie wykazały. No i tak patrząc tak naprawdę, no to nie jest nic tragicznego, bo po pół roku diagnostyki okazało się, że mam insulinooporność, taką nie do końca prostą, ale insulinooporność, mam Hashimoto, niedoczynność tarczycy, czyli takie choroby, z którymi tak naprawdę zmaga się w tej chwili 80% kobiet dorosłych. Natomiast dla mnie to był kolejny bardzo mocny, bardzo potężny cios, ponieważ w ciąży byłam już na insulinie. I to były kolejne pytania, jak to? Lekarze mówili, żebym się raczej oswajała z pompą insulinową, bo na mój wygląd, na to, jak się zachowuję, jak jem, to nie wskazuje na cukrzycę drugiego stopnia, tylko raczej na cukrzycę pierwszego stopnia, więc pompa insulinowa, insulina i tak dalej. Absolutnie mnie to przerażało, absolutnie. Byłam znowu no, strasznie zgnieciona psychicznie, jak to ja znowu sportowiec i tak dalej. Potem ten GUS, a teraz na końcu, bo to jest świeża sprawa, tak naprawdę od roku, nawet niecałego, wiem z czym się zmagam. I to mnie rozłożyło chyba na początku zupełnie na łopatki, jak zaczęłam, bo wszystko jest fajne, jak czytamy albo oglądamy to z boku. No tak, 80% dziewczyn to ma, to jest pikuś, to się tym nie dzieje, no co, dostanę tabletki, wszystko się wyrówna. Ale jak zaczynamy w to wchodzić, i czytać, i patrzeć, i słuchać tych dziewczyn, jak ich życie się zmieniło. U mnie, jeżeli chodzi o sport, musiałam się wycofać z mojego żywiołu, czyli takiego treningu naprawdę od serca, żeby się potlał i musiałam tak zmodyfikować swój trening, żeby nie wychodzić poza tętno 140, no bo właśnie wtedy bym siebie niszczyła, a nie była zrównoważona. Ale wiesz, wielu z drugiej strony było to dla mnie duże tąpnięcie, ale był to właśnie bardzo duży punkt zwrotny. Zaczęłam patrzeć na siebie w inny sposób. Zaczęłam zupełnie inny proces edukacji, pracy z ciałem, z emocjami. Przepraszam, mam takiego jednego chłopaka tutaj, który jest bardzo, właśnie chyba taki do mnie podobny, emocjonalny. Więc tu na pewno był potężny zwrot w moim życiu ze względu właśnie na sport. To pamiętając o tym, że jestem... Przepraszam. Tobi! Że ja jestem sportowcem i to jest całe moje życie i całe życie to robię i nagle ktoś mi mówi, że ja muszę przestać biegać, przestać się ruszać, nie mogę prowadzić treningów takich naprawdę mocniejszych, to było to ogromne tąpnięcie. Ale była to też trampolina do odbicia się i pójścia w ogóle w inną stronę. I to chciałam powiedzieć, że takie przeżycia, bardzo głębokie, bardzo mocne, jeżeli dobrze na to spojrzymy, są wspaniałą trampoliną do zmian, do różnych zmian. Mówiłaś wielu o tym, że zaczęłaś mieć kontakt ze sobą, że zaczęłaś siebie słuchać, że zaczęłaś patrzeć na siebie w inny sposób. I ja dokładnie to samo przeszłam. Więc wcale nie uważam, że to, co nas w życiu spotyka, nawet złego, to jest coś, co nas ma pogrążyć. A wręcz przeciwnie. Czasem jest to nam zsyłane po to, żeby zacząć nową drogę albo nowe spojrzenie. Zagadnij, no przepraszam. Super, cudownie, bo masz po prostu, wszystko jest w punkt. Nawet jak piesek szczeka, to nic nie szkodzi, wszystko jest w porządku. Ale właśnie to, co powiedziałaś, ja jestem tego zdania, że właśnie we wszystkim jest jakiś głębszy sens i nawet tych naszych trudnościach w tej doli i niedoli. I wiem, że na swoim przykładzie mogę powiedzieć,
że odkryłam siłę w tych słabościach tak naprawdę. Właśnie to, co powiedziałaś, żeby uwierzyć albo otworzyć się na to, że to może stać coś innego za tymi dolegliwościami i za tą chorobą, niż to, co nam tylko czasami głowa podpowiada, że tak by było najprościej, tak? No tak jest, biorę tabletkę, zamykam temat, no i tak żyję. A to czasami jest zupełnie inaczej, ale no właśnie. Ale co dawało ci taką wewnętrzną wiarę w to, że będzie dobrze? Bo mówiłaś nawet, że jeżeli kus byłby złośliwy, to ty się tak łatwo nie poddasz. Skąd ty tak po prostu masz, że jesteś taką pozytywną osobą i w zasadzie walczysz z wszystkim, a może nawet nie walczysz, bo to znowu jest na zasadzie takiego oporu trochę, tylko właśnie akceptujesz to, co się dzieje i szukasz rozwiązania z taką wiarą w siebie bardziej, że ty sobie z tym poradzisz? Czy ty byłaś taka uparta, że nie dam się, zrobię wszystko, co w mojej mocy? Jak to byś opisała właśnie w takim kontekście? Ja myślę, że ja jestem mieszanką tego wszystkiego, o czym mówisz. Czy jestem pozytywna? Mam nadzieję, ale muszę powiedzieć, że to wcale nie było mi dane od urodzenia. Wręcz przeciwnie. Chyba zawsze patrząc patrząc na szklankę, mówiłam, że ona jest do połowy pusta, a nie pełna. A potem się po prostu nauczyłam tego, żeby z każdej sytuacji w życiu, czy to dotyczy choroby, czy to dotyczy dużego tąpnięcia życiowego, czy to dotyczy jakichś problemów finansowych, wyciągać pozytywne wnioski, pozytywny sens tego wydarzenia. Nauczyłam się tego, żeby patrząc na jakiś problem, nie wchodzić w ten problem, tylko patrzeć na to, co mogę zrobić, żeby go rozwiązać. Czyli koncentruję się nie na tym, co mnie się wydarzyło w życiu i że ja jestem biedna i nieszczęśliwa, tylko okej, to już jest, ja już na to nie mam wpływu, ale co mogę teraz zrobić, żeby wybrnąć z tej sytuacji? Czyli to, co zaczęłam, to, co zaczęłam robić, to po prostu działać. Jest też we mnie taka zadziora pewnie, sportowa, że jest taki wojownik, że nie dam się, że pójdę, że zrobię i to na pewno jest we mnie taki charakterek trochę i to uważam, że to akurat jestem szczęściarą w tej kwestii, bo to zdecydowanie ułatwia, jeżeli ktoś jest taką zadziorą. Oczywiście nie mówię tutaj o takim negatywnym aspekcie jakiejś złośliwości, czy walki, sama nie wiem, ale chyba bardziej to jest takie, ja spróbuję inaczej. To będzie trochę na moich warunkach, a nie na twoich. Czyli właśnie to, co robię, czyli mam te swoje insulinooporności, mam te swoje Hashimoto i na razie, oczywiście nie jest to proces stały, bo choroby są dynamiczne, nasze ciało jest dynamiczne, radzę sobie totalnie bez leków. Żaden specjalista nie wykazuje potrzeby przepisywania mi czy prowadzenia mnie farmakologicznie. I ja uważam, że to jest sukces, bo dzięki temu, co zrobiłam, jak zmieniłam swoje treningi, jak zmieniłam sposób odżywiania, przede wszystkim jak zmieniłam swoją psychikę i spojrzenie na siebie, powoduje, że jestem szczęśliwsza, moje ciało jest szczęśliwsze i w związku z tym tych chorób nie ma. Jeżeli będziemy się zadręczać, to oprócz tego, że zadręczamy umysł, zadręczamy też ciało, prawda? Jeżeli zadręczamy ciało, które i tak już jest zadręczone troszkę, no to mamy gotowy bigos. Taka jest prawda. Więc myślę, że to wielu wszystkiego po trochu, to co powiedziałaś, to są chyba po prostu moje cechy, ale też dużo nauki. I pamiętajcie Państwo, i mówię to głośno i każdemu, kogo spotkam, że naprawdę jesteśmy ludźmi, czyli takimi istotami, które potrafią się zmieniać, które potrafią się rozwijać, które potrafią jakby kreować swój świat, w którym się otaczamy. Pięknie to mówisz. Pięknie, zgadzam się z każdym Twoim słowem. Ale wiesz co, bardzo mnie, jakby w głowie mi się zakorzeniło to, co powiedziałaś przed chwilą, właśnie o tej takiej równowadze, że
musiałaś zmienić treningi, musiałaś inaczej do siebie podejść, nie tak jak dotychczas, właśnie jak się pojawiła insulinooporność i Hashimoto. Bo nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, ja też o tym nie wiedziałam, ale odkryłam to, że mając takie choroby właśnie z zakresu jakichś chorób psychosomatycznych lub właśnie z autoagresji, to z tymi treningami jest dokładnie tak samo jak z dietą, że nie ma jednego sposobu, jednego typu treningu dla wszystkich. I właśnie w tego typu dolegliwościach musimy szukać balansu i nie możemy się forsować, bo to będzie na naszą hormonową budowę wpływało bardzo niekorzystnie. Właśnie, czy ty się z tym zgadzasz? Gdybyś coś szerzej mogła powiedzieć, bo właśnie tak jak mówię, no podejrzewam, że nie każdy o tym wie i wręcz przeciwnie, o, dowiaduje się, że mam insulinooporność albo hipoglikemię, coś z tego tematu i idę biegać. Wyczynowo, po prostu, bo muszę coś zrobić, wiadomo, aktywność fizyczna, no to idę biegać. Ale czy to jest akurat dobre rozwiązanie? Jak ty to oceniasz? Wiolu, powiem ci tak. Przez te kilka miesięcy naprawdę odrobiłam pracę domową i też ze względu na siebie i ze względu na to, co mnie otacza. Kobiet z moimi problemami jest naprawdę coraz więcej. Coraz więcej jest RTS, czyli zapalenia reumatoidalnego stawów i innych chorób autoimmunologicznych. No niestety świat, w którym żyjemy, też gdzieś nas w to wpędza i jakby całą tą nomenklaturę chorób z zakresu autoagresji rozwija. W związku z tym, chcąc im pomagać i chcąc z nimi pracować, musiałam mocniej wejść w ten temat i poczytać. Wszystkie materiały medyczne, do których się dogrzebałam, mówią o tym, że ruch w chorobach autoimmunologicznych jest bardzo potrzebny. Natomiast to, na co należy zwrócić uwagę, to że ten ruch musi być taki zbilansowany i nie może być za mocny. Dlatego, że za mocny, za silny trening będzie powodował utworzenie zakwasów i w jakimś procencie niszczenie organizmu. Jeżeli my mamy już ten układ immunologiczny, który jest troszeczkę nawet nadreaktywny i dołożymy mu jeszcze takie wyniszczanie organizmu fizyczne, no to mamy gotowy makaron, tak? Zacznie się problem, czyli nasz organizm zamiast poprawiać swój stan, będzie zdecydowanie pogarszał. To, co jest ważne, ruszać się trzeba. Słuchajcie, naprawdę bardzo głęboko wierzę w ruch. Ze wszystkich swoich opresji wychodziłam ruchem, ale mądrym ruchem. Mądrym, zrównoważonym. Czyli jeśli masz właśnie, nie wiem, reumatoidalne zapalenie stawów, to nie rzucaj się na hantle, na siłowni i nie zażynaj tych stawów, no bo one się zaczną bronić. Czyli będzie jeszcze gorzej. Tak samo jak masz Hashimoto czy inną chorobę, to nie idź biegać godzinę, biegać, zasuwać, przychodzisz tętno 170, tylko weź sobie sport tester, załóż na łapkę, idź sobie pomaszerować mocnym takim marszem do lasu, kontroluj tętno, niech to tętno będzie 130 i niech ten trening będzie 3 razy w tygodniu, a nie 7 razy w tygodniu. Naprawdę ruch to jest dodatek do zdrowego odżywiania, do treningu mentalnego, o którym totalnie zapominamy i to jest też duży nasz problem, czyli dbamy o ciało wielopoziomowo. Jeżeli będziesz robiła treningi 7 dni w tygodniu, czy 3 razy w tygodniu, będziesz się nawet nieźle odżywiała, ale będziesz się nie wysypiała, bo zawalisz się pracą, twoje ciało będzie przemęczone, twój umysł będzie parował, to efektu nie będzie. Czyli to, co jest ważne, to równowaga między pracą a odpoczynkiem. Sen jest niewiarygodnie ważny w chorobach autoagresji. On nas regeneruje, on daje czas na to, żeby organizm odpoczął, a często o tym w ogóle nie wiemy. Nie to, że zapominamy, nie wiemy. Śpimy po 5 godzin i oczekujemy, że nasz organizm będzie dobrze funkcjonował. Nie, to są kolejne zmiany, które wprowadziłam do swojego życia, czyli odpowiednia ilość snu. Jakby ten sen mógł jeszcze być w regularnych godzinach, byłoby bosko.
z tym bywa różnie, wiadomo, mamy różne dni. Czyli trening absolutnie w momencie jakiejś walki, no nie lubię tego słowa walka, bo walka mi się kojarzy z czymś negatywnym. Powiedzmy, że w momencie zachodzenia pewnych procesów czy zmian w organizmie, jeżeli my go jeszcze będziemy rozkładać i dobijać dodatkowymi czynnościami, to ten organizm będzie osłabiony, on nie będzie wcale zaopiekowany. Więc na pewno na to trzeba zwrócić uwagę, co trenujecie. Zobaczcie, ile jest treningów skaczących, ile jest nadmiernego wysiłku. Pytanie, czy tak musimy żyć i trenować. Wyczynowcy tak, to jest co innego. Wyczynowy sportowiec, zawodowy trener, to jest ich zawód. Natomiast czy my musimy się aż tak zażynać, żeby mówić, że trenujemy? Absolutnie nie. Mało tego, sprawdziłam. Biegając 50 minut, wcale nie szybko, a maszerując 50 minut, jest lepsze spalanie w marszu niż w biegu. Tak? Czyli ta wiedza, którą mi się udało zdobyć przez te miesiące, wyczytać, od razu powiem, że nie korzystam tutaj z forum, tylko korzystam z materiałów medycznych. I to, co przetestowałam przez te end miesięcy na siebie, oczywiście to, co powiedziałaś, Wiola, jest bardzo ważne. Każdy organizm inaczej reaguje, każdy organizm potrzebuje czegoś innego. Dla jednego to będzie pływanie, dla innego to będą marsze w lesie, dla trzeciego to będzie joga. Więc musicie sobie znaleźć to, co wpływa pozytywnie na wasze ciało, na wasz umysł, a nie iść standardami. Nie trenować z modą, tylko z głową, po prostu. No po prostu jestem tobą zauroczona, naprawdę, naprawdę. Bardzo ci dziękuję, że się dzielisz tą swoją wiedzą i tym doświadczeniem, no bo masz przerobione to na sobie i to jest po prostu bezcenne. A powiedz mi, sama wspomniałaś, jesteś trenerką jogi i wspomniałaś też o tym, że zapominamy o treningu mentalnym. No więc jak Katarzyna Złotkowska, trenerka jogi, dba o ten trening mentalny i co mogłaby zalecić właśnie osobom, które się mierzą z jakimiś dolegliwościami bólowymi albo właśnie takimi chorobami przewlekłymi? Co byś im doradziła? Ja myślę, że największą trudnością dla człowieka jest zostanie z samym sobą i słuchanie się. Zwłaszcza wtedy, kiedy ilość problemów różnego rodzaju nas przyciska do muru, zaciska od wewnątrz i to jest na pewno duże wyzwanie. Natomiast uwierzcie mi, że w swoim życiu przeszłam nie tylko, podobnie jak wy, nie tylko etapy różnego rodzaju chorób czy upadłości fizycznych, ale również potężne zmiany życiowe, które powalały mnie z nóg i właśnie wtedy to wcale mnie nie podnosił trening czy no nie wiem, jakieś czary mary, tylko siadałam codziennie, kiedy moje dziewczynki były w przedszkolu albo w szkole i rozmawiałam ze sobą jak z przyjaciółką, z koleżanką, tylko taką, do której mam tak naprawdę 100% zaufanie, czyli mogę powiedzieć szczerze, nie okłamywać, tylko mogę mówić. I mówiłam do siebie w nieskończoność i tyle, ile potrzebowałam. I dla mnie największym skarbem jest umiejętność zatrzymania się i rozmowa z samym sobą. Robię to każdego dnia, czy jest dobrze, czy jest źle. Zawsze mam chwilę, żeby być w ciszy. Ale uwaga, to nie musi być wcale cisza, taka jak rozumiemy, czy medytację, czy mindfulness, czyli musi być wokół mnie, nikogo nie ma i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak są takie warunki, jest cudownie, ale bywa, że ich jest bardzo mało. Pamiętajcie, że też ciszę można znaleźć w autobusie, w tramwaju, kiedy wracacie z pracy. Kiedy idziecie na spacer, nie zakładać słuchawek do uszu i nie słuchać muzyki, tylko iść w ciszy i wtedy ze sobą pogadać, poczuć siebie. To są niewiarygodne chwile, kiedy tak naprawdę dowiadujemy się o sobie, czego się boimy, co jest dla nas trudne, ale też co nam sprawia radość. Przychodzi nam do głowy ogromna ilość pomysłów, rozwiązań. Być może nie na początku jest chaos, ogromny chaos. Mierzymy się z bólem, ze swoimi myślami, tymi przeważnie negatywnymi, bo pamiętajcie, że
złe rzeczy zakorzeniają się mocniej w nas niż dobro. Tych dobrych pamiętamy bardzo mało. I właśnie to jest ten moment, kiedy jak przemielimy te złe i już popatrzymy na nie po raz dziesiąty, jak będą nas atakowały, to powiemy, hej chłopie, nie jesteś wcale taki zły, można się z tobą nawet zaprzyjaźnić. To nagle zaczyna do drzwi pukać przyjaciółka i zaczynają te myśli pojawiać się zupełnie inne, pozytywne, właśnie sposoby rozwiązania. Nikt z nas nie dostanie rozwiązania w prezencie. Żadnego problemu, żadnego bólu, żadnych wątpliwości. To musicie odczytać i dać sobie, dopuścić do siebie od wewnątrz. Więc ja jako nauczycielka jogi, jako kobieta, jako człowiek, który miał różne doświadczenie, mówię wam, zatrzymajcie się i nie bójcie się ze sobą pobyć. Nie bójcie się ciszy i nie bójcie się tego, co wam może przyjść do głowy i co usłyszycie o samym sobie. To są rzeczy, które są najważniejsze, bo to jesteście wy i z którymi można potem pracować. Ja mam taką radę. Cudna rada i też się pod nią podpisuję, bo my bardzo często żyjąc w takim pędzie i dzień za dniem po prostu przelatuje, jak w jakimś kołowrotku, to często boimy się popatrzeć na siebie, boimy się poczuć siebie, zrozumieć, co czujemy w ogóle. I właśnie dla mnie przynajmniej takim momentem było to, że przyszła choroba i ja poczułam. Poczułam nie tylko ból, te wszystkie dolegliwości, które się zadziały, ale w końcu miałam czas na to, żeby pobyć samej, żeby pobyć w ciszy i poczuć, bo musiałam poczuć. I to chyba była najpiękniejsza właśnie lekcja, którą oczywiście zrozumiałam po latach, nie od razu, ale no mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna za tamte wydarzenia, które wiadomo, no konsekwencje się ciągną do dziś. Ale ja jestem inna i inaczej patrzę na te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Więc nie wiem, czy też tak właśnie to odczytujesz, to co się zadziało u ciebie, ale ja to właśnie mogę tak powiedzieć. I żeby zebrać jakby te wszystkie moje doświadczenia, wiesz, po prostu wylało się ze mnie i powstała książka. W związku z chorobą. Gratulacje, Julu. Dziękuję. I teraz mamy taki stały tutaj punkt programu. Ta książka zawiera pytania, jakie postawiło przede mną i przed moim partnerem samo życie. Postanowiliśmy odpowiedzieć na te pytania. I chciałabym teraz, żebyś wybrała jedno z pytań właśnie, podając mi numer strony, umówmy się, że od 14 do 250. Ja ci przeczytam jedno z tych pytań, a ty na nie spróbujesz odpowiedzieć. Dobrze. To nie będzie 189. Już szukam. Dobra. Długie. Ale odpowiedź może być krótka. Może być krótka odpowiedź, tak. Dobra, to czytam. W chorobie jak w życiu. Bo w sumie życie to śmiertelna choroba, jak to mówi tytuł jednego z polskich filmów. Raz jest dobrze, czyli remisja, raz źle, rzut. Jest i radość, gdy poprawa, i smutek, gdy boli. Jest słońce, kiedy możesz działać, a czasem deszcz, gdy w oczach pojawiają się łzy bezsilności. Jak wyglądają twoje dni? Zauważasz więcej? Czujesz mocniej? Chcesz bardziej? Zdecydowanie jestem bardziej szczęśliwsza. Zdecydowanie żyję na pełnej petardzie. Nie zostawiam nic na wczoraj, ale żyję w bardzo taki sposób zrównoważony. Nie ma już treningów wcześnie rano, nie ma już treningów bardzo późno, nie ma już całego dnia w pracy, tylko jest czas na pracę i jest czas na odpoczynek i na rodzinę, więc mogę z całą odpowiedzialnością, radością, uśmiechem na twarzy powiedzieć, że jestem szczęśliwą kobietą, dlatego że mam choroby autoimmunologiczne. Doceniłam życie, czas i każdą chwilę, którą czerpię pełnymi łychami.
Cudnie. A jak radzisz sobie w takim razie z tym gorszym czasem? Jak nadchodzi taki dzień, no właśnie, że jest ten ból, pojawia się jakieś złe samopoczucie, no bo właśnie hormony gdzieś tam zaczynają skakać, to ganiesz się za to? W sensie jest ci tak, wiesz, źle samej ze sobą, że już dziewczyno, ja tu mam zaplanowane to i to, a ty tutaj coś wywijasz? Czy podchodzisz właśnie z takim zrozumieniem do siebie, właśnie jak do najlepszej przyjaciółki, do której byś powiedziała: spokojnie, ty jesteś najważniejsza, rób to, co teraz jest ci potrzebne. Jak ty podchodzisz do siebie? No właśnie, bardzo fajnie to powiedziałaś, to znaczy tak, absolutnie nie ma żadnych pretensji do siebie czy jakichś negatywnych emocji, natomiast staram się ten czas obrócić w drugą stronę, w inną stronę, czyli jeżeli miałam zaplanowane jakieś prace intelektualne, czyli napisanie, złożenie, i okazuje się, że moja głowa totalnie nie współpracuje ze mną i jest rozbita, bo to przy Hashimoto jest bardzo częstą sytuacją, to po prostu nadrabiam rzeczy fizyczne, czyli nie wiem, przenoszę ten czas na sprzątanie, zaległości jakieś, nie wiem, idę z psami na długi spacer, czy przenoszę tą moją orientację dnia z zajęć intelektualnych na jakieś bardziej działania fizyczne, które nie wymagają ode mnie takiego myślenia. I wiesz, wydaje mi się, że to też jest sposób na pokonywanie takich słabych dni. Przynajmniej ja to odkryłam i rzeczywiście tak jest, że nie wchodzę w to, czego nie chcę, żeby było w moim dniu. Czyli jeżeli nie mam siły, jestem taka do niczego, sklap ciała, to nie wchodzę w to. W ogóle absolutnie. Omijam to szerokim łukiem, idę robić co innego i tyle. Zamieniam tylko rodzaj rzeczywiście działania, bo do rzeczy twórczych nie zmusimy się. Jeśli nie ma dnia, jeśli nie ma energii, jeśli nie ma umysłu, to tego nie zrobimy. Trzeba zrobić coś innego. Więc zdecydowanie sobie radzę tak. Nie zgadzam się na nie. Pięknie. Teraz zbliżamy się już do końca naszej rozmowy i chciałabym, żebyś dała wszystkim, niezależnie czy choroba ich już dotknęła, czy jeszcze nie, bo pewno prędzej czy później to nastąpi, jeśli nie samych, to kogoś bliskiego, żebyś dała taką radę właśnie na to, jak obracać te dni takie, gdy się budzimy już lewą nogą, albo już nas wszystko boli, już będzie kiepsko. Jak zrobić ten taki pstryk w głowie, bo to głównie tutaj jest ten problem. Jak zrobić ten pstryk, żeby właśnie spojrzeć na świat inaczej? Jaką dałabyś radę i co u ciebie najbardziej działa właśnie co jest takim bodźcem do tego, żeby jednak się uśmiechać? Wiesz, dla jednych to będzie właśnie, że rodzina, dla innych właśnie jakieś zawodowe aspiracje, że jakieś zadanie do zrobienia. A co jest takim u ciebie motorem napędowym? Moim motorem napędowym jestem sama ja. To, że nie chcę być negatywną osobą, to, że nie chcę rozdawać, rozsyłać negatywnej emocji i tego się nauczyłam przez ostatnie lata, więc każda moja skrzywiona mina, każde poddawanie się tym złym emocjom, tej lewej nodze, którą wstajemy, będzie powodowało, że tą negatywną energię czy fluidy będę rozdawała. I absolutnie tego nie chcę. Po prostu wstaję, idę, uśmiecham się na siłę do lustra, do siebie i to się jakoś dzieje. Po prostu się dzieje. Jak wstajecie, to myślcie o tym, że nie chcecie być w takiej aurze. Po prostu idźcie w drugą stronę. Odwróćcie się od niej i idźcie w drugą stronę. Uśmiechnijcie się do lustra, zróbcie coś fajnego, co lubicie i powiedzcie, to jest tylko chwila. I ta chwila minie, to jest tylko dzień i ten dzień minie. I wcale nie muszę w to wchodzić. No to zapisujemy twoją radę w takim bądź razie. Ja na podsumowanie tylko powiem tyle, że jeżeli chcecie dzielić się radością, to musicie mieć ją w sobie. Więc dzielmy się radością i tym najlepszym wszystkim, co mamy w sobie, dlatego nie wstajemy lewą nogą, a nawet jak wstaniemy, to robimy ten magiczny klik i uśmiechamy się do siebie pierwsze w lustrze, a potem do całego świata i lecimy. Nie ma siły, lecimy. Tak, lecimy. Ja dwoma rękoma podpisuję, dwoma. Dziękuję ci, Kasiu. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie naszej rozmowy z Kasią. Na pewno dla was była równie inspirująca jak dla mnie.
Kasiu, ja Tobie dziękuję, że się zgodziłaś i znalazłaś czas, a my widzimy się już w następnym odcinku z równie pięknym gościem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.